Paryżu kursuje bardzo popularna i regularna linia autobusowa Open Tour, przeznaczona specjalnie dla turystów preferujących objazdowe zwiedzanie miasta. W piętrowych autobusach bez zadaszenia turyści dostają słuchawki, przez które podawane są informacje w 10 różnych językach o całej pokonanej trasie. Na spotkanie z Mona Lizą, z Wenus z Milo, z Nike z Samotraki i z wieloma innymi wspaniałymi dziełami, które swoim blaskiem i sławą przyćmiewają wszystko, co do tej pory widzieliśmy w sztuce, trzeba dotrzeć do Luwru, jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych muzeów świata, z charakterystyczną szklaną piramidą. Na pewno niezapomnianym wrażeniem jest przejażdżka po najsłynniejszej ulicy świata Champs-Élysées. Ta sześciopasmowa arteria jest miejscem wszystkich oficjalnych parad i ceremonii. Szerokie chodniki obsadzone są platanami. To tu ulokowały się ekskluzywne restauracje, sklepy, salony i teatry. Arc de Triomphe. Majestatyczną bryłę Łuku Triumfalnego znajdziemy na placu de Gaulle. Ta historyczna budowla powstała na zlecenie samego Napoleona ku czci i chwale armii francuskiej, dumnie wznosi się pośrodku ogromnego ronda z szeroką jezdnią. Rondo to stanowi nie lada wyzwanie dla kierowców. Jedna z tras autobusu Open Tour prowadzi na wzgórze Montmartre, do bardzo modnej dzielnicy bohemy artystycznej. Nad wzgórzem góruje biała bazylika Sacré-Cœur z charakterystycznymi kopułami o wysokości 79 metrów. To właśnie tu, na Montmartre, mieszkała grupa artystów ściśle związana z Pablo Picasso. Z tego najwyższego paryskiego wzgórza roztacza się malowniczy widok na miasto.